To córka zadzwoniła. Jej w pracy Amerykanie powiedzieli, że zginął prezydent. Myśleliśmy, że to prezydent Stanów Zjednoczonych. Ona powiedziała, nie, nasz prezydent. No oczywiście, że był wybuch w powietrzu. Tak, był wybuch najpierw na skrzydle. Teraz wygląda na to, że to była seria małych wybuchów. Moje skrzydło nie łamało się na tym drzewie. Zrobiłem drzewo 4 razy mocniejsze, 10% grubsze. Dostawałem te same wyniki. Jestem pewien, że jest to zamach na zdrowy rozsądek, zamach na metody naukowe. Co się stało, że potrafimy naszych rodaków w tak dramatycznej sytuacji zostawić, nie upomnieć się o nich?